Teraz jeszcze zauważyłem, że sobie można rozszerzyć to, ten widok taki, że się mapkę zakrywa. Chyba poprzednio się tak nie dało, a teraz się da, że widać cały ten ruch, co on tam analizuje tymi swoimi elektronicznymi oczami. Tutaj w rogu widać jak gdyby taką mapę rozszytą, no przyciemnioną. No ciekawa sytuacja. No w zasadzie tak jak się jeździ po mieście i człowiek wie gdzie jeździ, to ta mapa mu szczególnie do niczego nie jest potrzebna. I może taki, no tutaj widać parking, szerzej widać zdecydowanie. Patrzcie jak on szeroko widzi tam te wszystkie samochody, które gdzieś tam stoją, nie? No to obserwuję sobie. Ciekawostka. Strasznie długo się z tym pieszczą, żeby to oddać w końcu do użytkowania. Jak to zbajczyli, jak kręcę kołem, to widać jak się koło kręci. A kierunkowskaz widać? Nie, nie widać. A okno otwarte? Widać. Dobre! Podoba mi się to. Z tymi kołami mnie zdziwili. Też pokazuję i pasażera, i pasażerki. Zamknij. Kurnia. U mnie? Fajne. Gdzieś tam mi się o oko poobijały atrakcje w McDonaldzie, jakieś nowe Big Maci. BLT, tak? Bacon, lettuce, tomato, taki to jest skrót? Nie wiem. O, widzę, że dzisiaj dużo ludzi, ale spróbujmy. Spróbujmy tej nowości, zobaczmy co ona jest warta i jak smakuje. Na obrazku mam wrażenie, że wyglądał nieco lepiej niż w rzeczywistości. Szkoda, że taka znamienita firma jak McDonald's nie ogarnęła jeszcze jakiejś technologii robienia chrupiącego bekonu, bo taki kapciowaty, no trochę tam smaku dodaje, ale taki chrupiący byłby na pewno czymś fajniejszym. No i faktycznie jest tam z tym bekonem, jest, nie wiem czy jest więcej tej sałaty. Dla mnie też w Big Macu była sałata i pomidor chyba też był. Spoko, ostatnio nie wiem, w ogóle jakoś mam wielki powrót do Big Maca. Nie jadłem go, to wam mówiłem pewnie już z kilka razy, że nie jadłem dość długo Big Maca, tylko jadłem te wszystkie inne wynalazki premium. Jakiś czas temu tego Big Maca przeeksperymentowałem i jakoś mi wyjątkowo siadł. A ten z tą sałatą i z tymi lepszymi rzeczami siadł mi jeszcze wydaje mi się bardziej, tak więc ja na pewno będę ponawiał. No tyle, nie ma się nad czym rozpływać. No 30 czy 50 to przypuszczam, że w jakiejś takiej burgerowni bym też coś zjadł za to. Samego burgera, może bez frytek i dodatków, ale na pewno byłby o klasę wyżej. Muszę się wybrać, dawno nie byłem na burgerze, tak więc więcej burgerów. Jakaś taka potrzeba we mnie się wykreowała. Za kierownicą, proszę Państwa, Robert Kubica, dochodzi go Kimi Raikkonen. I tak, jeździ. I to co mówiłem, jest ten już do niej, że tak powiem, na test hubie cały materiał. Zlinkuję Wam w opisie. Ale uzupełnienie. Po pierwsze, już jest dostępna opcja wycinania ślaczków w aplikacji. I druga opcja to ta kamera, która jest u góry zainstalowana, ten Vision Pro. Co tutaj widać, że ona ma widzieć z dwóch kamer. To się pojawiła teraz taka opcja, że możecie sobie przez to patrzeć tak jak w odkurzaczu. Czyli można się zalogować do tej kamerki. Zaraz spróbuję, odpalę sobie aplikację. Oczywiście działa to przez Wi-Fi czy wbudowaną kartę. Wejdźmy tu, akurat teraz idzie sobie z tego co było zaplanowane i włączamy FPV. I kurnia, tak, tutaj widać i tu jedzie kosiarka, nie? Czyli też jest opcja taka, że wyjechaliście sobie na wczasy i tak jak ja miałem teraz będąc w Albanii, że nagle z jednego kranu mi leciała woda. Podjechałem, zobaczyłem co się dzieje i czy jest pańka, czy nie ma paniki. Nie było paniki, przejechała teraz przez to, ale kurnia, no bez żadnych tych zwolnień czy jakichś opóźnień.
można sobie patrzeć, co się dzieje na ogródku, jak se kosiarka jeździ. Odpalacie sobie w domu i wiecie, co się dzieje, jak się pies czuje. Wszystko dodatkowo jest do weryfikacji. Fajne? Fajne? Czy nie fajne? No i teraz widzę, że się obraca nieomalże w miejscu i będzie raz koło razu jechała i kosiła. Zgodnie ze swoim harmonogramem. Włączyłem też nawadniacze od dzisiaj, bo kurnia raz jest mokro, raz jest sucho, raz jest dobrze, raz jest niedobrze. Tak więc od dzisiaj jeszcze to podleję, żeby ten trawnik trochę odżył. Nie ma tragedii, już się podniósł po tym, co tam z nim robiłem, z tym nacinaniem, tymi nożami. Ale jeszcze mnie nie cieszy tak bardzo, bo sąsiad ma ładniejszy. I też bym chciał równać do najlepszych i też chciałbym, żeby był chociaż trochę ładniejszy niż ja. Pytałem się tam Mariusza, on mi polecił właśnie to nacinanie, to nacinam. Poszła chemia teraz jeszcze taka, która zabija wszystko inne oprócz trawy. To się nazywa starane, ale jeszcze nie zdążyła zadziałać. No jeszcze dołożę to nawadnianie i zobaczymy, czy będzie piękny trawnik, czy taki sobie. Mój stary subwoofer, Acoustic Research, widzę, się nazywał. No. Dobre 25 lat to grało, tam już sobie ustawiłem ten nowy, tu wyczyściłem, nie mogę się przyzwyczaić teraz do tej pustki takiej, ale dobrze, niech i tak będzie. A w nowej furze testujemy, czy się podłączy, znaczy wiemy, że już się podłączy Apple CarPlay bezprzewodowy przy pomocy tego device'a od Cassandry wyrywanego. I teraz się łączy... Aha, poczekaj, nie, bo teraz jest, wiesz co... Wybrane włączone. Inny ten. Tak. Jest, a tylko to już masz. No ale, no... I widzisz, kontynuuj ci co było, nie? Jak zasłuchasz coś w domu, jak przychodzisz, to od razu dalej sobie kontynuujesz tego. Nie no, powiem panu, że Renault robi robotę. Podoba mi się. Widzisz, stary kurnia ten, a... No jaki stary dwuletni samochód? Takie atrakcje ci się szykują. Nagrywam! Uwaga! Będą jakieś ten fantastyczne pokazy? Ja później ci wejdę i pokażę kilka sztuczek. Na razie to taka atrakcja robocza. Jest termokurczów z Radporlu i bez złączek Wago, które skrupulatnie wykorzystuję, to byśmy tu nic, proszę państwa, nie poradzili. A tak to będziemy mieli piękny przystanek na grilla. A iluminacja na tym przystanku, powiem szczerze, pierwsza klasa. Tak trzeba żyć. Takie urządzenia będą miały zastosowanie, jako dziś zgubiłem wiertło, co musiałem kupić takie do przewiercenia ściany na wylot, jeszcze jedno, co prawda dziesiątkę, ale nic, jak będzie trzeba więcej mieć, to się rozwierci. Najpierw takiego pilocika se tym zrobimy, a potem na grubość i na wylot lecimy tym. Tu asystentka, wszystkie kobiety lubią asystować. Tak, załóż te okulary, przeciwsłoneczne będzie nam łatwiej to zrobić. No bo nie widzę z daleka, no. Tu jest już dziurka pilot zrobiona. Ale to z takim koncentratorem mam, nie? Z koncentratorem, czekaj, trzymaj rurę. No. Ci go odwrócę tak, żeby ci się lepiej to za... Poczekaj, zmienię jednak te okulary, bo rzeczywiście już... No, i tu jest delikatne wiertełko, nabyte drogą kupna za 16 zł. I dzięki temu, że z tyłu jest garaż, to mogę sobie tu wiercić dziurki, bo jest zalecenie, że ten access point tam wygląda źle. Będzie wyglądał lepiej tu. No to cóż, nasz klient, nasz pan wierce dziurę. I finalnie ten temat wygląda tak. Myślę, że w miarę spoko i tam już jest luz. Czysto, ładniej, przejrzyście. Sytuacja wygląda tak, że testowałem z APS-C. Nie jestem tutaj specjalistą od zdjęć kosmosu, ale chyba będę musiał zostać, bo to widzę, że dużo osób używa jako astronomiczny. Teraz tak, tu sobie mogę odkręcić to. Czekajcie, muszę mieć dwie ręce. Ja sobie ten okular taki odkręcić. I tu mam taki, to się jakoś nazywa tearing. Też dla mnie to nomenklatura nowa. Ten tearing się tu nakręca. I tak naprawdę wszystko by było ok. Tylko jak to nakręcę, to jest za blisko. Powinno być gdzieś dalej. I teraz najlepiej jakby było takie regulowane, żeby sobie można dobrać do tego aparatu. I teraz pytanie, ktoś ma jakieś pojęcie, co tutaj, czy to jest ten M42, ten gwint, czy coś?
Ja mam pomysł. Chciałbym, żeby to było porządne i metalowe, bo jak tu założę aparat za 15 tysięcy, to nie chciałbym, żeby odpadł. Mogę co prawda poeksperymentować z jakimiś wydrukami, ale zapytam się, bo może ktoś już ćwiczył ten temat i wie, co tutaj by należało doczepić, a jak nie, to się będę doktoryzował oczywiście.